Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i dla tych, co nie oglądali poprzedniego materiału, kontynuujemy challenge od Piotra Maszewskiego. Tym razem, kurczę, serio, szczęście mi dopisało, po prostu wjechałem na lotnisko i Bobby już stał. Nie musiałem nic wysadzać, na szczęście. No ale dobra, challenge polega na tym, że mam dostarczyć Bobim jakiś szybki samochód na dach Maze Banku, później zeskoczyć z tego dachu Maze Banku samochodem i najlepiej by było, jakbym wylądował na przechodniach, a później następuje checkpoint. Na szczęście już nie będę musiał dostarczać samochodu na dach, po prostu wtedy tylko muszę posiać odpowiedni przypał na 5 gwiazdek w pobliżu Maze Banku, a kiedy już to 5 gwiazdek będę miał, wtedy tylko pozostaje mi zgubić pościg i challenge będzie completed. O, więc powinno się udać tym razem, tylko kurczę serio muszę uważać, gdzie odstawiam samochód. Oj. Ej, ten koleś na mapie, który teraz wchodzi w menu właśnie, albo buszuje po menu, mam nadzieję, że nie ma rakiet i że nie będzie chciał mnie zestrzelić. Dobra, ale spokojnie, spokojnie, bo to już jest tutaj. No i teraz tak, już możesz delikatnie... O, właśnie. Dobra, tutaj go. Dobrze, dobrze, spokojnie, spokojnie. Teraz tak, wiecie co, ja nawet tutaj wyląduję sobie. Oj, ale na pewno nie tak, kurczę, żeby zaraz bezpośrednio wejść w misję. No, dobrze, żeby wysiadłeś z lewej strony. Okej. Okay. Punkt pierwszy odhaczony. Samochód jest na dachu. Teraz tylko z niego zeskoczyć. Kurde, no, no już myślałem, że w misję wejdzie. Jak najbardziej widowiskowy sposób, powiadasz, Piotrze, tak? Dobra, i teraz możemy spokojnie siać w pobliżu przypał na 5 gwiazdek, najpotężniejszą z moich broni. A w tym momencie jest to przylepa, przynajmniej z samochodu. Wow, no i tutaj niewiele brakowało, już bym rozwalił swój samochód. 5 gwiazdek, powiadacie, no spokojnie. Zaraz się to zrobi. Najpierw parę eksplozji. Oj, tam jest jakiś gracz. Tam gdzieś daleko, daleko. Bum! Nie, nie rozwaliłem go, a jakąś eksplozję tam posiałem. Póki co gwiazdeczki są. Dwie. Okej, okay, tutaj jedzie radiowóz w moim kierunku. O! Kurde no! Nie podjechał akurat. Ale dobra, przestraszyła ich pewnie ta eksplozja, więc pokręćmy się jeszcze trochę. No, Entity nie wygląda zbyt dobrze niestety. No ale co zrobić, no? Dobra, Maze Bank jest tutaj po prawej stronie, czyli będziemy się kręcić dookoła teraz. Cholera, helikopter. No, z helikopterem może być ciężko. Ej, ale jest też inny. Jest też gdzieś tam. Tam, tamtego ty, kurde, łosiu. Bo tam pewnie cisnął Patryk, który mnie rozwalił prawie w poprzednim odcinku. Dobra. Ale żeby było 5 gwiazd, trzeba zacząć radiowozy rozwalać, więc przylepa raz, przylepa dwa. No. Kurde, jedna tylko trafiona niestety. Wow. Ludzie. Ale chill. Coś nie, w sumie nie. Nie chillujcie. Ani mi się waszcie chillować, bo mam dopiero 3 gwiazdki. Potrzebuję jeszcze 2. Żeby później móc je zgubić. No kurde, ale i tak checkpoint cieszy najbardziej. Nie no, wierzycie? Challenge z checkpointem. Normalnie jak projektant misji w GTA Online zachował się teraz Piotr Maszewski. No i bardzo dobrze, Piotrze, tak to trzeba robić. Właśnie przez to właśnie ten twój challenge zarobił bardzo dużo łapek. Bo z tego co pamiętam 6? 7? Coś w tym stylu. No, więc spokojnie, spokojnie. Zaraz tutaj damy radę, uzbiera się 2 gwiazdki jeszcze. A właśnie, jakiś radiowóz by się przydał, a tutaj chyba jakiś stoi. Tu. Cholera, nie trafiłem. Ale poprawmy ten błąd. Kurde, wcale nie, nie udało się. BUM! No. Bum dwa razy. Bum dwa razy. Dobra, 4 gwiazdki. Teraz zrobić delikatne kółeczko. Nie żebym chciał ich zgubić już. Jeszcze za wcześnie na takie rzeczy. No ale po prostu nie chcę, żeby mnie rozstrzelali. A poza tym jeszcze sobie jadąc tutaj dookoła wejdę w ekwipunek. Wejdę w przekąski i wypijemy sobie ekole. Nawet 2.
Co z tego, że zęby się psują? Dobra, tutaj mogę zwolnić. A, chyba niestety ich nie wysadziłem. A, to nie o to chodzi, nie o to chodzi, kochani. Nie o to, nie o to. W sumie, kurde, o to właśnie chodzi. Właśnie, kurde, o to. Oj. O, shit. Oh no. Nie. O, kurde. Wsteka. Nie, ma jeszcze pięciu gwiazd. O, ale dobrze, że go tylnym zderzakiem delikatnie cyknęłem. Koleś, odsuń się. No nie s... Po co? Inaczej, jak ja widzę gościa, który podjeżdża w pobliże moje i wysiada z samochodu, to wiem, że on po prostu się łudzi, że mnie złapie na auto-aima. No, a teraz przez tego gościa będzie problem. Bo pięciu gwiazdek jeszcze nie mam. Oj, tutaj są już? Nie. Pięciu gwiazdek jeszcze niestety nie mam. Ale moment, właśnie. Może tak, to... Ej, wow, co mnie tak rozstrzelali? Invalid? Co to jest invalid, kurde? Zresztą no inaczej, wiem co to znaczy, ale czemu taką wiadomość dostałem? Nie, dobra, spokojnie, trzeba 5 gwiazdek zarobić. Wow. Dobra, ale jest sklejony, więc tutaj raczej tylko BUM! No, i piękna sprawa. Tu następni kolejni. Kurde. No czemu jeszcze nie mam 5? Zaraz będę musiał granatami sypać, no. Może helikoptery trzeba rozwalić. Albo może nie. Może wystarczy tylko grupa antyterrorystyczna rozwalona eksplozjami. No, o. Dobra, sklejony kolejny. No, ale dalej nie mam 5 gwiazdek, no. Dobra, 2 przylepy zostały tylko. A co? W dalszym ciągu 4 gwiazdki. No kurde, rozwalając helikoptery, a nie policjantów, miałem ich więcej. No i patrzcie już, co? No pogięło, no nie mogę tego stracić teraz. Kurde, ale to jest dziwne. Żeby nie powiedzieć lipne. Ej, co jest? Oj, łeb. O kurde, niedobrze. No teraz pozostają tylko granaty już. Dobra, spokojnie. Oni mogą sobie tutaj strzelać ile chcą. Albo w sumie lepiej nie. Dobra, tam daleko, do tyłu, gdzieś. No kurde, mayhem! Maksymalny mayhem, ale czemu nie jeszcze na 5 gwiazdek? Czemu tylko 4, naprawdę? Ej, może helikoptery muszę. Choć nie! Ej, moment. Na lotnisku, będąc w poprzednim odcinku, nie rozwalałem helikopterów, ale... Za to... Przecież nie rozwalałem helikopterów policyjnych, bo rozwalałem zwykłe. Może faktycznie o to chodzi tutaj. Dobra, ale zanim się dowiem, to oni zdążą mnie pewnie rozwalić, więc no. Bum. Kurde, niestety tylko antyterrorysta, a nie samochód z antyterrorystami. Dobra, to niestety też pewnie nie doleci. A może? A jednak. Dobra, jak miło. Nie, serio, bo zostały tylko 2 granaty już. A właśnie wyrzuciłem wszystkie. A gwiazdek jak nie było, tak nie ma, no niech to szlak, kurde, no są cały czas te 4. Czemu nie chce 5 wskoczyć? No już tu 3 helikoptery krążą nad moją głową, no. Ale dobra, okej, wykorzystajmy to. Więc tak, po pierwsze tych rozwalić. Teraz oddalić się. Oj, w miarę możliwości oczywiście. W miarę możliwości, no kryj ryj. Co prawda checkpoint jest jakby co, ale co wcale nie oznacza, że ja muszę z niego skorzystać. No dalej, co jest? Ej, nie mogę wejść w swoje podręczne menu? Ej, co jest? Coś się skopało. No, ej, autentycznie coś się skopało. Co jest grane? Nie, raz, że nie ma żadnego innego gracza. A dwa, nie mogę nawet powiększyć sobie mapy teraz. No mogę wejść w menu, ale spójrzcie, żadnego gracza nie ma w pobliżu. Nikogo. Ej, dobra, ej, serio? Może to właśnie o to chodzi? Coś się skopało, muszę wejść jeszcze raz do sesji online. I może wtedy 5 gwiazdek dostanę, ale kurde, serio? No bez przesady, no czemu teraz akurat? Nie, ale dobra, no będę próbował. Czemu nie? Oj, dobra, bo zostałem rozstrzelany delikatnie. Moje plecy tak właściwie. No dobra, postrzelajmy. Trochę. No pamiętajmy, że jest ten checkpoint jak coś. No, naboje jak widzicie dużo w SMG, więc tutaj mogę praktycznie trzymać palec na spuście cały czas. No ale zobaczcie ilu policjantów. Jest 5 gwiazdek, dobra, na szczęście, jest.
Oj nie! Pali się, kurde! Dobra! Nie! No nie! Nie! Jeszcze nie zgin! Jeszcze nie! No jeszcze daj mi chwilę! No wstań! No podnieś się! No co jest zgrane? Ej, widzicie to? Serio, ja to nagrywam, więc no raczej to widzicie, ale... Niby jeszcze żywy, a jednak martwy. Nie, dobra, no nie mogę go podnieść, on się już wykrwawił. Czyli ten inwalid tam to był, kurczę, komunikat oznaczający błąd gry. Ale dobra, zobaczmy co zrobią policjanci, kiedy tak sobie leżę. Ej, ale w sumie moment, ej, czy pościg właśnie nie zniknął przypadkiem? Ej. No, sorry, ale no nie było komunikatu zgon. Choć nie, no dobra, nie. No nie będę wrzucał napisu challenge completed, kurczę, na tle zwłok super lamy, który tam sobie leży, biedny. Nie, no dobra. Ej, ale nie mogę nawet wejść w menu teraz. No. Ej, ten jakie parcie na szkło miał, kurde. Ale na krótko. Nie, dobra. Na szczęście, tak jak wam wspominałem, Piotr zrobił checkpointa, czyli nie będę musiał już teraz Entity zrzucać z dachu jeszcze raz. Teraz tylko pozostaje mi znowu powtórzyć ostatnią czynność. Ej, o! Przebiegający policjant zmienił mi kamerę. Nieźle. Nie, dobra. Muszę niestety wyłączyć i włączyć grę chyba. A moment, mogę wejść do menu? Pewnie, że mogę wejść do menu. Przy okazji zobaczyliście, jakie tam gry ostatnio były rozgrywane przeze mnie. Ale poza nagraniami oczywiście. Nie, no dobra, trudno. Zróbmy tak. Niestety, ale zamknij aplikację. No niestety, trudno, no nie banglała ani trochę. O, więc trzeba jeszcze raz rozpocząć. Grand Theft Auto 5. Tryb online. I jeszcze raz. Udać się w pobliże Maze Banku, a następnie posiać pięciogwiazdkowy przypał. No chyba, że teraz no naprawdę coś się skopało na tyle, że nawet nie będę mógł dołączyć do sesji gry wieloosobowej. No nagle wszystkie serwery się posypały Rockstarowi. Nie no, mam nadzieję, że nie. Nie, serio, dotrwałem do checkpointu. Nie może być tak, że teraz ten cały mój trud pójdzie na marne. No wręcz, kurczę, nie wypada. No ale dobra, zobaczymy jak to pójdzie. Czy do sesji online uda się dołączyć, więc już tam ekrany powitalne wam wytnę teraz. No, na szczęście udało się wczytać sesję gry wieloosobowej, tylko właśnie 11 graczy tylko, no tak myślałem, że wszystkim się ten sam fail przydarzył. Ej, ale ja mam kompletne, bezwzględne 0 dolarów na koncie. Słabo, no ale dobra. Aha, 250 baksów trzeba zapłacić policjantom, którzy rzekomo mnie zabili, choć tak naprawdę nie. Ale dobra, kochani, korzystając z tego, że tutaj był checkpoint, to ja teraz sobie wezmę... No właśnie. Byle jaki pojazd i ostarczę go do Los Santos Customs, bo niestety nawet nie mogę skorzystać z prysznica we własnym mieszkanku. No dobra. Hammer powinien swoje kosztować. Dobra, nie jest to daleko tutaj na szczęście. I przy okazji zgubię policjantów wjeżdżając do samego LSC, ale właśnie, czy nie ma czegoś lepszego? Ej, ten pojazd jest ciekawy. Ej, nie, serio? Kurde, co to jest za pojazd? Ej, nie widziałem takiego jeszcze. Nie, serio, albo widziałem, tylko mi się, kurczę, teraz pomyliło, albo pamięć mnie po prostu zmyliła, ale co to jest? Karin, intruder, nie. Mój Hammer więcej jest wart. Znaczy, mój. No tak, to jest też za dużo powiedziane. No nie, no, ale nie mogę zacząć od checkpointa, kiedy już będą mnie ścigać. To będzie od 0 gwiazdek do 5. No tak musi się to odbyć, niestety. No trzeba być uczciwym w tych challenge'ach, no. A więc trzeba ich zgubić. A to może być trudne, kiedy oni są tuż za mną. Zresztą nie, to właściwie nie ma ich tuż za mną teraz. Więc jeżeli tutaj dobrze mi się uda zakręcić... O kurde. No nie. Znaczy skręcić, nie zakręcić, bo to nie kurek, tylko zakręt. A na zakrętach się skręca, a kurki się zakręca. Dobra, otwieracie się? Wrota? Dzięki. Dobra, ile jesteście mi w stanie zapłacić za takiego Hammera, który miał dopiero co swoją pierwszą kolizję pewnie? Ej, choć nawet nie wyglądał tak źle. Dobra, sprzedaj to. O, niezbyt dużo. No ale na parę przylep i parę granatów starczy, choć w sumie, wiecie co, chyba zamiast przylep kupimy tylko granaty teraz.
bo będę mógł ich kupić więcej. A im więcej granatów, tym większy przypał. Choć w sumie z drugiej strony bombki... No nie, no bombki są po 250 baksów sztuka, a granaty... Ej, właśnie. Kurde, nie wiem dokładnie za ile są, nie pamiętam. Shit, dobra, zaraz to się sprawdzi. Jeszcze momencik, jeszcze chwileczkę, spokojnie. A, jak widzicie, kurczę, takie komunikaty jak po lewej, że... masakryczna kwota pieniężna do zdobycia i masakryczne punkty reputacji. Nie wchodźcie w to. Po prostu to jest podpucha, to jest ściema. Tam się wchodzi i kurczę... Zazwyczaj jest tak, że masz pomieszczenie, po prostu ci się w kółko respawnujesz w bardzo długim deathmatchu, a gościu, który cię zaprosił, po prostu pruje do ciebie i sobie nabija stacy. Ale okej, moment tutaj. Aha, tutaj nie muszę kupować, okej, ale... No nie, no nie mam zamiaru wysiadać z samochodu nawet. A, dobra, kit. Trochę granatów. Ej, jak to mam pełno przylep? Co? Jak to? Moment, ja tu czegoś nie kumam. Ha. Ej, dobra, moment, dajcie mi chwilkę jeszcze, zaraz wracam. O, dobra, już jestem, sorry, wybaczcie, ale musiałem pewnego delikwenta nieproszonego wyprosić z domu. Nie, no dobra, szczerze mówiąc, po prostu pies wpuścił mi kota do domu. A koty domowe niestety tutaj są nieobecne, tylko dachowce, więc dobrze, inaczej, mam nadzieję, że nie zdążył gdzieś naszczać do kąta. Nie, ale dobra, mamy chyba wystarczająco materiałów wybuchowych, żeby posiać odpowiedni przypał koło Maze Banku, więc lecimy, tylko przydałoby się swoim własnym samochodem. Ej, ile mam pieniędzy? Ej, 500 baksów prawie, ej dobra, no to sprawdzimy, czy faktycznie można po prostu... odkupić swój pojazd od policjantów za jedyne 250 baksów, okej. Oj, kurde, wybacz. Że cię okradłem to raz, ale nie chciałem cię jeszcze, kurde, zabić. 7000 za gościa. Kurde. No to by polepszyło mój budżet, tylko kurczę, nie mów się, że oni się kręcą wokół Maze Banku akurat. No nie, no serio, kurde. Będą mi utrudniać zabawę teraz. Będzie teraz trudniejsze zadanie przez nich, ale cóż. Dobra, radyjko włączone. Dobra, więc tak. Podjechać pod bramę i zapłacić my to. Tylko tyle. To nie jest trudne zadanie, piechol. Powinno się udać. A następnie wystartujemy od checkpointu. Z dokładnym, bezwzględnym 0 gwiazdek na koncie. Tu? Nie. Z tej strony, tak? Tutaj jest mój... Ło, co to za auto? Ale moment, moment, moment. No naprawdę chcę zapłacić. Naprawdę, serio. O, 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 o! Możesz teraz wejść na parking. No, no, no niby mogę. To czemu się brama nie chce otworzyć? O, dobra, dzięki. No troszeczkę sobie to zajęło. Ej, nie, ale serio? No to bym, kurde, wziął sobie. Ej, no nie było nic powiedziane o tym, że to musi być pojazd osobisty faktycznie. No a takim to naprawdę mam większe szanse przeżycia chyba. Policyjny riot. Dobra, tylko tu się musi otworzyć. Kurde, ale muszę zgubić te dwie gwiazdki. Teraz. Cholera, ale to w sumie nie było zbyt mądre. Z mojej strony. Ej, ale może... No tutaj, jeżeli tu się uda przejechać. Może ich zgubię jeszcze. Zanim tam dojedziemy. No to było dobre, to było niezłe. No, już zaraz powinny zacząć migać. Gwiazdeczki, tak jest, już migają. Teraz tylko pozostaje dostać się w odpowiednie miejsce. Maze Bank tam, przed nami właśnie. Centralnie przed nami. Tylko kurczę, nie mogę trafić po drodze na żadnego policjanta. Niestety. Wow. Aaaa, takim pojazdem tak to przejadę chyba, nie? No właśnie. Ale żebym go gdzieś tutaj nie zahaczył, żebym gdzieś tutaj nie zaplątał, kurczę. Dobra, pościg. Nie istnieje już, teraz tylko wyjechać stąd. Kurde, gdzie ja się wmontowałem? Ej, moment, czy to był wyjazd? Ej, właśnie, dokładnie. Dobra. Wow, widzieliście to? Ej, co się dzisiaj dzieje z GTA? Macie jakiś pomysł, co jest tak właściwie grane? Ja tam nie wiem. Ale dobra, tam jest koleś po lewej. Oby rakiet nie wyciągnął właśnie. Maze Bank, tu. Tu trzeba już skręcić. Co my tam mamy ustawione? O, ładna piosenka, ale nie. Niestety nie. Maze, tutaj. Ok,
Okej, czyli czyżbym już tutaj mógł się kręcić? Tak, to jest dokładnie to miejsce. Tak jest. Dobra, no to uwaga, uwaga, uwaga. Moment, czy na, aby na pewno. Cholera, sorry, ale muszę wysiąść i zobaczyć, bo nie widzę szczytu. No, tak to jest Maze Bank, bankowo, nie ma wyższej budowli w pobliżu. Ej, moment. Nie, 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 nie. To jest Maze Bank, okej. Okay. Dobra, to w takim wypadku może zacznijmy spokojnie dosyć, czyli od SMG, a potem przejdźmy do cięższych argumentów, czyli granaty i bomby. Nie, ale naprawdę nie wiem, co się stało, czemu ich nagle było 25, a wszystkie zużyłem. Dziwne. Ej, pewnie od momentu, jak wyskoczył komunikat invalid, to wtedy się zatrzymał mój stan. Ale dobra, zaczynamy. Przypominam, challenge od Piotra Maszewskiego, druga jego część, po checkpointie już. No dobra, tutaj kogoś tam rozwaliłem, tutaj przedziurawiłem oponkę, zabiłem kierowcę w autobusie, choć nie, w sumie jeszcze nie. Ale pasażerów obstrzelałem trochę. No, tutaj kierowca nie żyje. Ej, dobra, zróbmy tak. Ej, gdzie rzuciłeś tą przylepę? Proszę powiedzieć, że nie... No ej, chyba sam siebie nie skleiłem, nie? No chyba sam siebie nie skleiłem, nie? Nie, na szczęście chyba nie. Dobra, ale BUM! Dobra. Dobra, i z powrotem przełączmy się na SMG. Kurde, no. Dalej, trochę dalej. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Jest. Ej, co to wolno? A, sorry, nie zauważyłem. No ale kurde, serio, to był błąd. Radiowozie 84, to był naprawdę błąd, że tak wskoczyłeś tutaj. No, kurde, przylepą już bym to dawno załatwił, tak szczerze. Ale już są trzy gwiazdki, spokojnie, nie marnujmy jeszcze bomb. Zaraz się przydadzą. Dobra, może tak, zostawmy im przesyłkę. Kurde, nie wybuchła. To czy wybuchła, ale nie wtedy, kiedy miała. Dobra, może to jeszcze też wysadźmy. Kierowca zdąży uciec. Aaaa, radiowóz. Dobra. Ale tylko trzy gwiazdki jeszcze. Jeszcze nie cztery. Jeszcze nie cztery. No ale jestem, kurde, w pancernym samochodzie, no. Raczej ciężko mi będzie tu zginąć. Ale w sumie kto wie. Już z bardziej korzystnych dla siebie sytuacji wychodziłem kiepsko. Ej, dobra, nie wiem, czy te bomby tam poleciały. A poleciały jednak, dobra, dobrze wiedzieć, ale kurde, trzy gwiazdki. A policjantów już naprawdę kilku rozwaliłem. No teraz już nawet jeszcze więcej. Ale widzę, nie zostało to nagrodzone czwartą gwiazdką nawet. No jak tu pięciu zbierać? No tam już helikopter do mnie pruje nawet, no. Pull over now! Ej, moment, czy ja przed chwilą radiowozu z takim numerem nie rozwaliłem? I czy tamte wszystkie nie mają takich samych numerów przypadkiem? Moment, gdzie on jest? Przede mną? Nie. Wow! Jednak był. Dobra, ale fuch, że się z siebie nie wysadziłem. A jest i czwarta gwiazdka. Dobra, jeszcze tylko jedna i później zgubić pościg, ale kurde, no właśnie. No to jednak to nie był do końca przemyślany pomysł z tym samochodem. Bo gorzej mi będzie uciekać tą kloftą, niż byłoby mi uciekać Entity. Co to? A, myślałem, że tak radiowóz sobie podjechał, ale nie. No i policjanta też się udało zgarnąć. No jak miło. Jak przyjemnie, jak fajnie. Okej, okay, może zmienimy już na granaty teraz lepiej. Kurde, przeleciałem. O, dobra. Ej, moment, mogę rzucać przed siebie? Jadąc? Tak? Nigdy nie mogłem. Zawsze było tak, że jadąc można było rzucać tylko za siebie, jak gdyby. Po prostu upuszczać granaty. A stojąc w miejscu można było rzucać do przodu. No to okej, dobra, w takim wypadku. Masz. Zobaczymy. Bum. No i pięknie. No dobra. Dobra, wielu policjantów. Znowu. Jest jakiś granat tam. Może ktoś podjedzie, może ktoś w niego wjedzie. Ta, oczywiście. Oj, kurde, ja wjechałem w kolumnę. Niestety. Tak to już bywa. Czasami. Ale serio, muszę naprawdę więcej granatów chyba porzucać. Oj, ale też muszę się w miarę szybko oddalić. No. To nie może być ta... Ej, już stoi przede mną, nie? No właśnie, co za świnia. Dobra, trudno. Wsteczny, wsteczny. Nie, mam nadzieję, że nikt mnie w kleszcze nie weźmie teraz.
Jak? A ten jeszcze? No właśnie, jeszcze zipie. Kurde. Dobra, postrzelajmy sobie. Ostatnio tak mi się udało piątą gwiazdkę zdobyć przecież. No to okej, uwaga. Pełna luta, ale też właśnie. Helikopterki, helikopterki. Gdzie on tam wjechał? Tak nisko. Dobra, nie można stać w miejscu, trzeba się ruszać. Bo kiedy stoisz w miejscu, to giniesz. No cóż, nie widzę, co się dzieje przede mną, ale bardzo dobrze widzę, co się dzieje za mną. Ej, nawet dobrze mi wychodzi jeżdżenie dookoła tutaj. O. No ja bym rozwalił helikopter, to na pewno jakąś gwiazdeczkę bym zarobił. Albo na pewno byłbym bliżej zarobienia jakiejś gwiazdki. No dobra, uzbierajmy wystarczająco... O kurde, oj nie! O, szlak! Dobra, nie. Dobra, fuf, udało się. Okej, ale to jest dobry moment, żeby im coś zestawić. Już mają mnie gonić. Dobra, styknie, nara. No, double kill. A może i więcej nawet. No i patrzcie, taki mayhem, nie? Taki mayhem. A cztery gwiazdki tylko. Cały czas. Oj kurde, niestety to się nie udało. Myślałem, że może za pasażerów autobusu coś dostanę. Więcej. Oj, odsuń się od niego. No coś się tam wysadziło. Nie, ale serio, kurde. Fajnie by było, aby gwiazdka już wpadła, bo później ucieczka też może być naprawdę ciekawa. No co? Kurde, wrzuciłem przylepę, wciskam lewo, żeby ten... Ją wysa... Jest piąta gwiazdka, dobra. Koniec gaduchy, pora ucieczki teraz. Dobra, ale nie muszę uciekać, kręcąc tutaj dookoła na szczęście. No tylko oczywiście mam największą kloftę teraz. Gdzie tu najlepiej uciekać? No gdzie tu najlepiej uciekać? Póki co przed siebie. Póki co przed siebie, a później zobaczymy, gdzie będzie można ewentualnie uderzyć. Ej, może tutaj zjedźmy już. Dobra, i przed siebie, twardo. Kurde, no dobra, murek przeszkodził. Ej, co, już zaraz zgubię pościg? Już migają gwiazdeczki? Ej. No nie mówcie, że to się uda. Takim ciężkim pojazdem, no ej. Będzie pozytywne zaskoczenie. O, szedł przede mną. Tutaj, dawaj, kurde. Uciekaj, jedź. Helikopter. Oho. Zobaczył mnie. Ej, ale dobra, mogę zmienić pojazd teraz na coś szybszego. Coś, co bardziej mi się przysłuży teraz. Tu przejadę? Powiedzcie, że tak? Kurde. Niedobrze. Okej, dam radę wejść tu na dach, prawda? Okej, a z niego dam radę przeskoczyć. Cholera, mogłem tam zostać. Nie, serio, mogłem tam zostać. Ej, moment, stacja metra, czy tylko tramwaj? Nie, dobra, ale to jest dobre miejsce, żeby tutaj poczekać chwilę. Może stracą zainteresowanie i będzie challenge completed. No, czekam, oj, jadą? Nie, to tylko autobus, spokojnie. Chill. Luz blues. Lodzio miodzio, panowie, lodzio miodzio. Dobra, ej. Naprawdę się może udać. Chyba, że oni tam zaraz przejdą przez płot, po prostu. Dobra, więc jeszcze tutaj najlepiej, za ten winkiel. Aha, bo oni już nawet zjeżdżają na linach. No to nieźle. Cholera, biegną. No dalej, niech to zdąży zniknąć. A, no jak byłeś tutaj... O, shit. Nie mogę tu zginąć. Szybko dajcie mi jakieś auto. Auto, pojazd, kurde, rower nawet może być. Dawaj, gauntleta! Tu helikopter mi nad głową krąży. Dobra, nara. Giń. Czemu nagle pusto na ulicach? Dajcie mi jakiś samochód. Dobra, może być policyjny od biedy. Nawet policyjny może być. Oj, nie, jeden strzał jest po mnie, jeden strzał i jestem martwy. Dobra, zabić tego. Jedziesz, uciekasz. Tak jest, pochyl łeb, kryj ryj. Jest, dobra. Ej, ale to samo robimy. Oj, nie, to nie jest to. That's not it.
To nie to. Nie, dobra, spokojnie, spokojnie. Gdzieś na pewno uda mi się uciec. Tutaj. Poza tym, czy gdzieś tutaj nie był wjazd do tunelu? Do tego tunelu, gdzie... którym się uciekało w trakcie wykonywania misji w singlu? Dobra, ale tu jest jakiś inny tunel przy okazji. Tu się mogę schować przecież. Cholera, policja. Fucking cops. Ej, nie. Oj, shit. Nie. Nie, nie, nie. Ty się musisz... O, dobra, pięknie. Obrócić na kółeczka. Tak jest. Gdzie wjechaliśmy? Dobra, jest i tunel. Dobra, chyba się nam udało, jeżeli tutaj gdzieś nie zginę. Nawet mógłbym chyba sobie tutaj przeczekać teraz. Po prostu stanąć w miejscu, bo policjanta żadnego za mną nie ma, ale też nie chcę stać w miejscu, gdzie jeżdżą pociągi, więc... Ej, co to za boczny tunel? Ej, serio, co to jest za boczny tunel? A pozwiedzajmy sobie jeszcze. Kończąc tego challenge'a, mam nadzieję. Dobra, wyłącz może najpierw to. Włącz radyjko. Nie, serio, zobaczmy. Nie, bo nie jechałem jeszcze nigdy tym tunelem. Tak samo jak, kurczę, nie byłem nigdy w kopalni, a tu jest kopalnia, jawnie. GTA. Dobra, kolejne tunele. Dobra, może w tą stronę jednak. Okej, okay. Tak, to jest już ten tunel, gdzie się jeździ. W trakcie wykonywania misji. Chyba tam napad na bank był, czy na jubilera? Chyba na jubilera. No. Ale dobra. Trzymając się tutaj pod ziemi, challenge na pewno się uda, więc teraz jedyne, co mi pozostaje, to naprawdę, kurde, nie zginąć tylko. No. No chyba, że mnie wypatrzą zaraz przez podłogę. No nie, no nie mówcie, że przez asfalt też widzą. No migają. I zniknęły! Tak jest. Dobra, wysiadaj. Kochani, challenge. Completed. No, dobra, to w takim wypadku, kochani, wielkie dzięki dla Piotra za autorstwo tego challenge'a, za to, że go stworzył i wpisał w komentarzach. Ej, kurde, nawet nie wiedziałem, że miałem pasażera na gapę. Sorry. No, ale ja w tym miejscu kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że jakieś challenge'e jeszcze w komentarzach się pojawią, bo ja teraz mam jeszcze chwilę. Ja jeszcze jeden odcinek dla was nagram, ale challenge'y na liście nie mam wpisanych, bo jest co prawda jeden pod jednym z odcinków z GTA Online, ale ma tylko dwie łapki. Więc jeszcze się troszeczkę z nim wstrzymam. Może aż dobiję do trzech. No ale oczywiście, jeżeli będę postawiony pod murem, to go też przyjmę, oczywiście. No, ale tymczasem żegnam się z wami. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!